Witam Państwa. Dzisiaj chciałem przedstawić maszynę z transportem stopkowym. Jest to maszyna marki Jack, model JK6380. Jest to maszyna przeznaczona, jest to stopnóweczka przeznaczona do cięższych elementów. Jest to rozwiązanie podobne do rozwiązania maszyn z potrójnym transportem. Natomiast tutaj transport jest realizowany przez ząbki oraz górną stopkę. Mała stopka przy igle, pracuje tylko góra-dół. Teraz Państwu pokażę, jak to działa. Tu mamy kawałek płótna. To jest akurat wersja maszyny manualnej z silnikiem 750 W. Jeszcze można ją zamontować silnikiem 550, ale tu akurat do maszyn cięższego typu lepsze rozwiązanie to jest właśnie silnik 750 W. I teraz delikatnie zobaczymy, będziemy tutaj ruszać kołem. Czyli tak, igła się wbija, mała stopka dociska materiał, natomiast duża stopeczka się unosi i następuje ruch przesunięcia. Postaram się tak postawić. O. I teraz w momencie razem stopeczka i ząbki przesuwają materiał. Ja teraz ręką kręcę. Przesunięcie ząbki. Dzięki temu maszyna ma długi ściek. Tu możemy jej ustawić do 8 mm. Należy tu nadusić i powiększyć do 8. Jest także klasa Yuki taka. I Yuki wtedy ma długość ściegu 9 mm. Natomiast Jack ma 8, ale to jest też już naprawdę długi ściek. Tutaj płótno. Panie. Generalnie tego typu maszyny lepiej szyją grubsze materiały na cienkich, tak jak tutaj mamy podwójną warstwę płótna, no to następuje troszeczkę marszczenia. Można to zmniejszyć, skracając troszeczkę ściek. No ale tutaj szukamy maszyny, która będzie szyła materiały grubsze. Wyciągniemy. Mamy płótno, zużymy. Tutaj będziemy mieli 4, 6, 8 warstw tego płótna. To nie ma żadnej problemu. To tylko szycie w miejscu. Nie ma żadnych problemów. Możemy złożyć to jeszcze. Jest ładnie dociągnięte. Jeszcze na pół. Elegancko mam maszynę do szyka. Weźmiemy, tutaj mam plandekę, kawałeczek plandeki samochodowej, na jakieś namioty. Też idealnie to sprawdza. Prędkość maksymalna maszyny jest ustawiona dosyć wolno, bo generalnie maszyny z potrójnym transportem dodatkowym nie powinny pracować zbyt szybko, no jest uzyskiwana ta prędkość pracy przez długość ściegu. To mamy podwójnie, teraz czterokrotnie. Jakieś doszywanie pasów. Też dzięki temu silnikowi energooszczędnemu to się ładnie wychodzi.
ofertę. Teraz weźmiemy kawałeczek skórki. Mamy dwa kawały skóry. Włożymy. I też elegancko, bez problemu, maszyna to szyje skórę. Mamy ładnie dociągniętą. Nie znaczy nam, troszeczkę można by było docisk stopki zmniejszyć, żeby jeszcze nam delikatniej prowadziła tą skóreczkę. Skóra trzeba się wydobyć ten moment, kiedy jeszcze nie wyciska nam śladu po stopce. Teraz mamy cztery warstwy. Też wjechanie na takie cztery warstwy nie gra roli dla maszyny. Kopać. No już elegancko. O, tu troszeczkę by można było na tych czterech warstwach zwiększyć naprężenie. Zajęliśmy chodzić cały czas. Zobaczmy teraz. O, i mamy czyściutki ściek. Nie tracimy na jakości. Tutaj mamy igłę 40. Ze spokojem wystarczająca do jakichś napraw kolejniczych czy tapicerki. Teraz pokażę. Na tej maszynie można dokupić też sobie stopeczki do kedry. Są dwie. Wtedy będziemy mieli sznureczek wszywany. Kedry bizy. Odkręcamy. Stopki. To jest ta większa. Teraz mniejsza. Ja od razu tutaj sobie usunę tą osłonę. Jest tam w tym momencie niepotrzebna. Bo widać różnicę. Jeżeli chodzi, to jest podstawowa stopeczka, a do kedry już jest z takim podejściem. Tak samo w dużej stopce tu jest pełna, a tu jest ropek na sznurek czy przepisa. Zaczynamy od zmiany mniejszej. Mamy stopeczki wymienione, stopki wymienione. Teraz mam kawałki skóry. Sznurek, akurat tutaj nie mam dzisiaj kedry, ale wezmę zwykły sznurek. Mamy go położonego. Troszeczkę może za gruby. Ale zobaczymy, jak sobie poradzi z takim grubym sznurkiem. To może z każdym cieńszym będzie jej łatwiej. Dzięki temu, że te rowki są w tych stopkach, ten sznurek jest nam prowadzony i on się nam utrzymuje. I kucie następuje po gdzieś 2/3 sznurka z prawej strony. Dzięki temu będziemy mieli go fajnie skutego. Na tej długości powinien nam być równo. Tu zrobimy jakiś może mały zakręt. Zobaczyć, jak nam to wyjdzie. To panie też da radę. Mamy coś takiego. I teraz, jak rozłożymy, mamy elegancko wszyty sznureczek na krawędź torby, czy jakaś wypustka. Ale akurat sznurek nawet na zakręcie nam ładnie wyszedł. Dosyć równo.